Nazywam się Elżbieta Kosim, mam lat 60 i do tego trochę watu. Moją największą pasją jest zdobywanie wulkanów. Pochodzę z wielodzietnej rodziny, no nie w moim pokoleniu, bo mam tylko siostrę starszą i młodszego brata, ale moja mama miała 13 rodzeństwa. Bardzo lubimy spotykać się. Kiedyś to spotykaliśmy się zawsze 26 lipca, kiedy nasza babcia, taki komitet centralny całej rodziny, miała imieniny, czyli babcia Anna. W tej chwili kontynuujemy te spotkania. Kiedyś były takie zasiadane, czyli wynajmowaliśmy hotel, bo tak minimum nam się zbiera około 80 osób. W tej chwili przełożyliśmy te spotkania międzypokoleniowe na spotkania aktywne. Moja babcia zawsze wspominała o tym, że najważniejsze w życiu kobiety to są 3K. Kinderen, Küche und Kirche. To znaczy dzieci, kuchnia i kościół. W związku z tym nie było jakby miejsca na własny pogląd. Niektóre osoby wychodziły za mąż z mężami jakby ustawionymi i kobiety nie przeciwstawiały się temu. Moja babcia, która była młodą kobietą, wyszła za mąż 15 lat starszego wdowca z 4 dzieci i urodziła mu kolejnych 10. Stąd właśnie się wzięła taka duża rodzina, bo teraz to się właśnie tak przenosi na następne pokolenia. Mając lat 20 parę, kilkakrotnie babcia, albo już nawet więcej niż kilkakrotnie, pytała mi, kiedy wreszcie wyjdę za mąż, bo to już najwyższy czas. Spotkałam mojego męża i on już płacił, pewnie młode pokolenie nawet nie wie, co to jest podatek bykowy. Jest to podatek, który płacili mężczyźni powyżej 30 roku życia za to, że jeszcze się nie ożenili. U niego w domu tak samo pytanie było pod tytułem, dlaczego ty jeszcze się nie ożeniły, więc decyzja o ślubie zapadła bardzo szybko. W ciągu 3 miesięcy, po 3 miesiącach mąż mi się oświadczył, a po 6 już byliśmy małżeństwem. 11 września 1977 roku wzięliśmy ślub. To były takie czasy, ci, którzy pamiętają, komuny, ciężkie komuny. Żyło się w Polsce za $20 do 30 na miesiąc. Mąż dostał propozycję wyjazdu za granicę. W tym czasie to było tak zwane, nie wiem, Eldorado. I wyjechaliśmy na 5-letni kontrakt do Holandii. Dla osób, które były w Polsce, to był po prostu kraj miodem i mlekiem płynący. Dla mnie to był okres, nie ukrywam, samotności, bo to można teraz nazwać, to wtedy nie znałam takiego określenia, jak złota klatka. Ale tak naprawdę to kobiety zajmują się dziećmi, siedzą w domu, mają problemy. Na przykład ja akurat nie miałam problemów językowych, ale musiałam się holenderskiego nauczyć, musiałam się nauczyć angielskiego, bo z moim francuskim to nikt nie chciał ze mną rozmawiać. I musiałam sobie poradzić. Mąż znikał rano, wracał wieczorem i w zasadzie jakby dochodzimy do dzisiejszych czasów, kiedy mężów nie ma w takim procesie wychowywawczym, no bo po prostu muszą zarabiać pieniądze. Po powrocie okazało się, że w Polsce nikt na nas nie czeka, że znalezienie pracy dla mężczyzny 50+ jest praktycznie nieosiągalne. Nie miało to znaczenia, czy on ma kompetencje, na co nie miał wiek. Wszyscy wiedzą, że po takich placówkach w tamtych czasach wraca się z określoną kasą. No, ale jak zawsze, każdy worek ma dno. Czerpanie z kasy, tej, która była odłożona na czarną godzinę, było jej coraz mniej. A mąż nie mógł znaleźć pracy. W związku z tym też wywarło to ogromny wpływ na jego psychikę i również no, na stosunki domowe. Startował we wszystkich możliwych konkursach, żeby tylko dostać jakąś pracę. A na utrzymaniu miał 3 kobiety, czyli żonę, starszą córkę Kasię i młodszą Małgosię. Wygrał jeden z konkursów, ale on zakończył się jego 15-letnim wyjazdem poza Warszawę. Każda taka rozłąka rodzi kryzys. Dotknął on również naszą rodzinę. W momencie, kiedy mąż wyjeżdżał na kontrakt, córki miały 13 i 16 lat, więc wiadomo, że to był taki okres buntu i bardzo ciężkiego. Z córkami byłam przez całe 5 dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku i wszystkie najgorsze rzeczy właśnie w tym czasie się wydarzały. Mąż wracał na weekendy i w zasadzie rozliczał mnie z tego, co było. Troska o córki, tak w takim dosyć długofalowym okresie, spowodowało to, że zapomniałam też o sobie. Praca pracą, dzieci dziećmi i nagle się okazało, że ja w zasadzie wszystkie wieczory spędzam sama, jestem sama, bo dzieci zaczęły już, dorosły, zaczęły biegać i zadałam sobie pytanie, co dalej? Tak, co dalej?
co lubisz? Podróżować. I następna rzecz, gdzie jesteś, w jakim miejscu? 11 lat temu spotkałam doktora. Ostatnio właśnie mówił mi, że to było 11 lat temu. Powiedział mi, słuchaj Ola, ty jesteś taka pogubiona, idź do psychologa, idź na terapię. Ona ci na pewno pomoże jakoś wytyczyć sobie drogę, jakiś cel. Ale mówię, ja do psychologa? Ja jestem taka silna kobieta, wychowuję dzieci, jestem w ogóle taka, w ogóle hop do przodu, to ja potrzebuję pomocy? Bardzo się myliłam. Odmówiłam wtedy, nie podjęłam w ogóle żadnych działań i uważam, że straciłam te lata, dlatego że ja do tego psychologa w końcu trafiłam. Trafiłam pogubiona, nie wiadomo, myślę, że jestem już na innym etapie, ale on mi bardzo pomógł. I korzystając tu z okazji, chciałam powiedzieć, że nikt, nie mówię tylko o kobietach, ja bardzo kocham kobiety, wspieram kobiety, nikt nie powinien takiej możliwości odrzucać, dlatego że terapia daje siłę, terapia daje jakiś taki jasny punkt widzenia, a osoba, która ją prowadzi, jeżeli się dobrze trafi, potrafi tak pomóc, że nagle człowiek, nie wiem, jakby to powiedzieć, człowiek potrafi odnaleźć siebie, bo zagubi się w czasie tego prania, gotowania, sprzątania, biegania na wywiadówki, czy no, ja mówię o kobietach, które zawsze robią to, podobno w 17 zawodach. Ja wiem, że nadrzędną jakby sprawą jest zarabianie pieniędzy, jeżeli chodzi o mężczyzn, bo oni prosząc nas o rękę, gwarantują nam to, że mamy bezpieczeństwo. Ja tego bezpieczeństwa, jakby poczucia bezpieczeństwa nie zgubiłam całe życie. Ale to też nie jest wszystko. Pieniądz jest ważny, ale nie najważniejszy. I w momencie, kiedy poszłam na terapię, ja niedługo będę kończyła swój 2-letni kontrakt, ja już jestem inną kobietą. Ja jestem inną kobietą, ja po prostu jestem w stanie, jest to bardzo trudno, bo jestem kobietą, która nie potrafi powiedzieć nie. Uważam, że takim słowem nie, to ja kogoś po prostu obrażę, ktoś mnie nie będzie lubił i zacznie mnie unikać, a ja przecież tak chciałabym, żeby wszyscy mnie kochali. A teraz mogę powiedzieć nie i trudno, poniosę tego konsekwencje, dlatego że nie da się, jeszcze nie, jak to powiedział ktoś kiedyś, chyba moja babcia, jeszcze się taki nie urodził, który wszystkim dogodził. Na swoją starość, na to, czy ona będzie udana, czy ona będzie zdrowa, pracujemy od początku. Czyli jako ludzie młodzi, będąc aktywnymi fizycznie, będąc aktywnymi intelektualnie, społecznie, budujemy sobie kapitał, który później będzie nam na starość procentował. Ale na rozpoczęcie tej aktywności nigdy nie jest za późno. Czyli każda osoba starsza, bez względu na to, czy ma choroby przewlekłe, czy nie ma chorób przewlekłych, powinna znaleźć dla siebie pole do aktywności. Czy to będzie gimnastyka w domu, czy to będzie uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, czy to będzie pokonanie psychicznej bariery i na przykład szukanie kontaktów w internecie. Miałam ogromne szczęście. Spotkałam kobiety, które wykluczone ze względu na brak nie kompetencji, tylko wiek, wykluczone zostały z rynku pracy, były na jakimś kursie i one po tym kursie stwierdziły, że mają taki power, tyle im jeszcze chce, a kurs się skończył, pracy nie ma. Co zrobimy? Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nosi piękną nazwę, Kilimandżaro. Dla wszystkich to jest Daw Afryki, wszyscy znają, nawet ci, którzy nie lubią podróżować, czy nie lubią geografii, wiedzą, co to jest Kilimandżaro, to jest Daw Afryki. I zapytałam się, dlaczego ta nazwa? I kobiety powiedziały, każdy ma swoją górę do zdobycia. Dla jednych to jest nauka języka, dla drugich, nie wiem, zrobienie wszystko, żeby znaleźć pracę, dla jeszcze innych przestać się bać męża albo unikać sprzeczek z żoną. Naprawdę wachlarz ludzkich spraw jest ogromny. Zadzwoniłam do prezeski z tego stowarzyszenia, zaprosiłam mnie na spotkanie. Spotkałyśmy się w takiej kawiarni Pożegnanie z Afryką. To jeszcze tak bardziej mi do tego Kilimandżaro było blisko. Zapytałam się co, jak, porozmawiałyśmy i ona się zapytała na koniec, czy pani chciałaby, nie wiem, może byłyśmy już na ty, czy pani chciałaby wstąpić do tego stowarzyszenia? Ja mówię, tak, tak, bardzo, bardzo. I proszę sobie wyobrazić, że znalazłam swoje miejsce. Dlaczego? Każdy człowiek ma to samo. Boi się powiedzieć nie, bo. Ja mogę powiedzieć, co myślę, nie bojąc się, że będę oceniana. Ja mogę komuś powiedzieć, że tego nie lubię, czy nie podoba mi się. I te osoby nie wykluczają mnie ze swojego grona. Czy mogę po prostu zasugerować jakieś moje marzenie i mnie nikt nie wyśmieje. W związku z tym, słuchajcie, każdemu życzę, żeby takie miejsce w swoim życiu znalazł. Zadałam pytanie. Jeżeli każdy ma swoją górę do zdobycia,
dlaczego my nie zdobędziemy Kilimandżaro? To się wydawało takim pomysłem niedorzecznym, takim wziętym w ogóle z jakiejś... Ale jak to? I słuchajcie, marzenia się spełniają. Kwestia tego, żeby chodzić i wychodzić. Zaczęłyśmy chodzić po różnych instytucjach, ministerstwach. Jacek Wszoła dał nam open carnet. To znaczy mogłyśmy korzystać ze wszystkiego, co było na w tym fitnessie. Każda znalazła coś dla siebie. To trwało rok czasu. Przygotowanie na taką górę, która jest naprawdę wysoka, wymaga wysiłku. Nie wierzę w to, co słyszę czasami na mieście, że Kilimandżaro to jest taki trekking. To nie jest trekking. Ostatnio kolega mojej córki, 40-latek, wstał od biurka i powiedział, dobra, na 40 idziemy na Kilimandżaro, bo to się stało modne. Jak wrócił, to mi powiedział, pani Elu, szacun. Dlatego, że nie da się wejść tak wysoko bez przygotowania. Ja obserwuję taką tendencję, że ludzie, jak przestają być aktywni zawodowo, to przestają też być aktywni fizycznie. Uważam to za absolutny błąd, dlatego, że to jest po prostu równia pochyła. Myślę, że wyznacznikiem tego wysiłku fizycznego nie powinien być wiek, ale przede wszystkim stan zdrowia osoby starszej, bo należy mieć na uwadze to, że grupa osób starszych jest bardzo niejednorodna, zróżnicowana ze względu na różne czynniki, przede wszystkim właśnie na stan ich zdrowia. I aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla osób starszych, ponieważ decyduje o ich autonomii, o niezależności od innych osób, co przekłada się na jakość ich życia, na zadowolenie z życia i na satysfakcję z niego. Aktywność fizyczna powinna być, tak jak już podkreśliłam, dostosowana do stanu zdrowia, powinna być umiarkowana, powinna być systematyczna i regularnie stosowana. Powinna być również dostosowana do kondycji i wydolności fizycznej osoby starszej. Powinna również dostarczać osobom starszym satysfakcji i być takim bodźcem do tego, aby mogli do niej wracać i regularnie ją uprawiać. Jest bardzo prosty sposób. Na przykład ja każdego dnia rano, jak wstaję, to się gimnastykuję. Ja wiem, że wszyscy są leniwi. My generalnie jesteśmy wygodni i leniwi. Ale codzienna gimnastyka, taka codzienna, 10-15-minutowa, rano wstajemy z fantastycznym. Niedawno się dowiedziałam o takim właśnie ćwiczeniu. Przeprosty, zwykłe przeprosty, które naprawdę tak dają takiego powera na cały dzień i trzeba to robić. Mój przeciętny dzień, każdy jest aktywny. Są dni, wtedy kiedy umawiam się z koleżankami z mojego stowarzyszenia, to zawsze jest siłownia, bo to jest miejsce, gdzie nas jest kilka, wszystkie ćwiczymy, jedna na drugą nakręca, nie robimy żadnych ćwiczeń siłowych, po prostu bieżnia, ćwiczenia na każdą po kolei partię mięśni, dlatego że szykujemy się do kolejnego wukanu, szykujemy się na kolejną wyprawę. Oprócz tego, jeżeli już kończymy tą siłownię, na której generalnie jesteśmy, cały organizm jest wyćwiczony, to też są takie dni, kiedy my się spotykamy, właściwie weekendy, w Campinosie, robimy przebieżki, robimy chodzenie. Następnie ja jeżdżę na rowerze. Żeby jeździć na nartach i nie wstawać i nagle okazuje się, że trzeba ćwiczyć, bo jeżdżam, ja mogę w każdej chwili spakować swoje rzeczy i pojechać na narty, bo jestem przygotowana. Chodzę na basen i w ogóle nie wyobrażam sobie, życia bez ćwiczeń. Jeżeli już nic nie robię, bo na przykład no nie mogę, nie mam czasu, coś się dzieje, to co robię? Chodzę po schodach. Pamiętam swoje czasy, kiedy jeszcze mieszkałam na czwartym piętrze, to za każdym razem w tej początkowej fazie sąsiedzi mówili, pani Elu, czy winda nie działa? Działa, a panie sąsiedzie, to by pan na te pierwsze piętro to sobie wszedł, a nie wjechał. Teraz mieszkam na piętrze 16. Już mnie nikt nie widzi, bo na takie piętro nikt nie wchodzi, ale na przykład przed moją wyprawą na Ararat już byłam po trójkostkowym złamaniu nogi i lekarz mi powiedział, że ja w życiu nie wejdę na tą górę. Ja mówię, ja nie wejdę? No to w takim razie 16 piętro kilka razy dziennie, ale tylko wchodzenie. Żeby uratować sobie i kolana i tak dalej, i kostki, zjeżdżałam windą na dół i wchodziłam na górę. Zjeżdżałam na dół i wchodziłam na górę. Wystarczy wchodzenie na schody, ale codzienne. 15 minut, 10, 12, no, cokolwiek, ale trzeba ćwiczyć.
A propos aktywności, ja myślę tutaj generalnie o aktywności fizycznej, bo to jest podstawa do tego, żeby żyć długo i w dobrej kondycji. Natomiast spotkała mnie ostatnio dosyć taka ciekawa propozycja, a mianowicie zaproponowano mi, żebym się zgłosiła do Miss po 50. Ja mówię, ale jak to? No Miss 50, ale ja mam 60. No tak, ale 50 plus. Podstawowym kryterium było 50 lat, ukończenie 50 roku życia. Natomiast limitu było 120, 130, 150, no nie wiem, jesteśmy podobno zaplanowani na 125. Namówiła mnie koleżanka, żebym się zgłosiła do tego projektu, bo mówi, słuchaj, ciebie znają, chodzisz po tych górach, 6 wulkanów już zdobyłaś, kolejny będziesz robiła, zgłoś się, kobiety zobaczą, że nie ma się czego wstydzić, że 50 lat to nie jest koniec życia. Ja się do tego projektu zgłosiłam. Ukrywam, że liczyłam trochę na to, że będąc kobietą po 60, weszłam ostatnio na Demavent, jest to najwyższy wulkan, ciągle aktywny w Iranie, który w trakcie naszego wspinania się miał akurat erupcję. Weszłyśmy na szczęście, zeszłyśmy też bezpiecznie. Weszłyśmy, no nie wszystkie, ale w większości. I uważam, że nie wiek jest kryterium, tylko właśnie aktywność. Dzięki pasji, która była motorem napędowym mojej aktywności zostałam nie tylko Miss Pasji, ale również zostałam Miss Publiczności.